Dorota Gacek, dobry wieczór. Kontynuujemy prezentację wierszy Jarosława Marka Rynkiewicza z okazji 85. rocznicy urodzin poety. Dziś utwór poświęcony jednemu z najważniejszych dla niego kompozytorów. W 2004 roku Maria Szymanowska zapytała Jarosława Marka Rynkiewicza o jego związki z muzyką. Jestem człowiekiem kompletnie nieuzdolnionym, jeśli chodzi o muzykę, pozbawionym głosu, słuchu, wszelkich talentów muzycznych, na czym bardzo boleję, ale to jest spowodowane przez jakieś siły wyższe, a nie przez moje lenistwo czy niechęć do zajęcia się tą sprawą. Po prostu taki się urodziłem, bez głosu i słuchu. Natomiast słuchanie muzyki sprawia mi przyjemność, ale to jest słowo za słabe na określenie tego stanu, więc mogę nawet powiedzieć, że sprawia mi rozkosz. Jest to jedna z największych rozkoszy mego życia, a z posuwaniem się w latach, kiedy inne rozkosze wieku młodego zaczynają powoli należeć do przeszłości, ta rozkosz wysuwa się wyraźnie na pierwsze miejsce. Mówiąc krótko i wyraźnie, ja bez słuchania muzyki nie mógłbym żyć. Życie bez słuchania muzyki utraciłoby dla mnie prawdopodobnie, tak się domyślam, sens. Byłbym człowiekiem na świecie niepotrzebnym, nie mogąc obcować z muzyką, ale słowo obcować to też jest za słabe i za mało. Trzeba tu powiedzieć, nie mogąc żyć w muzyce, z muzyką w jej środku. Słucham pisząc po prostu, pisząc na komputerze, jednocześnie moje ucho pracuje oddzielnie od mojej głowy. Można powiedzieć, to jest bardzo tajemniczy proces. Wobec tego coś gra. Coś się gra na tej grającej mojej maszynie. Ja pracuję i jednocześnie jestem w dwóch światach i oczywiście następuje jakieś nałożenie się granic z tych dwóch światów, jakieś przenikanie się i ta muzyka wiąże się z jakimiś bardzo konkretnymi utworami. Ja nagle odkryłem jakieś pokrewieństwo duchowe między mną a Schubertem. Zresztą znam właśnie już tak dobrze, że to mi gra w głowie. Ja nie muszę puszczać, żeby pewne rzeczy Schuberta usłyszeć. Ja po prostu włączam sobie coś w głowie i zaczynam słyszeć Wanderer Fantazji niedokończoną symfonię. Niekiedy jednak słucham tego na płytach. Schubert wielokrotnie pojawia się w moich wierszach. Schubert. Chce mnie boleć, ale jeszcze się nie daje. Z mego gardła, z mojej trzustki chce się najeść. Chce się najeść, chce się napić z mego ciała. Ślepe, głuche. Ten grzyb czarny, ta pleśń biała, chce się karmić moją śliną i wątrobą, chce być we mnie, ale nie mną, ale sobą. Chce mi zabrać moje palce, moje oczy. Ile nocy, ile lat to już mnie toczy. Moje palce w czarnej trumnie chcę uwięzić, chcę mi w płucach, chcę mi w krtani skrzeczeć, rzęzić, chcę zamieszkać w moim domu, w moim ciele. Ja umieram, ja nie płaczę, przyjaciele. Chcę podzielić mnie na usta, nerwy, skórę. Chcę bić pięścią w połamaną klawiaturę. Chcę bić pięścią w moje wszystkie fortepiany. Już pękają, już się kruszą białe ściany. Chcę grać walca na ostatniej mojej strunie. Już stąd idźcie, bo ten dom za chwilę runie. Już stąd idźcie, bo ta struna już zerwana. Tynk odpada, twarz się kruszy, twarz jak ściana. Niech mnie boli, niech się karmi, niech się naje. Ja wiersz piszę tak jak Łazarz z grobu wstaje, tak jak Łazarz z wiekiem trumny się mocuje. Chce mnie popsuć, ale ja się nie popsuję. Ja nakarmię ślepe, głuche, twoją pleśnią, moje usta, moje płuca, moje pieśni. Wiersz Jarosława Marka Rynkiewicza przeczytał Krzysztof Kołbasiuk. Dodajmy, że...